W końcu Bartosz Szewczyk, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po treningu z podbitym okiem, ale chyba wszystko idzie dobrze. No, wszystko idzie dobrze, ciężko trenuję cały czas. Dzisiaj były sparingi, no i wiadomo, czasem coś może wejść. Coś się stało dzisiaj, czy to wcześniejsza kontuzja? Nie, no dzisiaj dostałem na sparingach i to co najświeższe, byłem na górze i tam jakiś cios w parterze wszedł. Słuchaj, trudne wyzwanie. Ty się długo decydowałeś na to, żeby wziąć walkę z Piwowarskim, czy po prostu trener uznał, że to jest właściwy rywal na tym etapie do rozwoju twojej kariery? Bo tak szczerze mówiąc, to nie masz łatwych rywali, jeśli chodzi o twoją drogę, tak? Bo niektórzy wybierają sobie gdzieś taką drogę z rywalami po 0,8, 0,7, 0,5, a ty od razu gdzieś po prostu mierzysz dość wysoko, bo Piwowarski to jest naprawdę dobry zawodnik. Dostałem telefon od trenera Mirka z wiadomością, że organizacja chce walki mojej z Piwowarskim. Ja powiedziałem, że ja jestem na tak, co trener uważa, no bo to jest bardzo ważne. Trener powiedział, że tak, no i długo nie myśleliśmy, wzięliśmy tą walkę. Trener analizował to na podstawie pojedynku Adama chociażby z Piwowarskim, który się odbył na evencie wojskowym? Możliwe, no na pewno. No zgodziliśmy się na tą walkę, więc idziemy po zwycięstwo do Szczecina. A ty jak oceniasz w ogóle Piwowarskiego? Bo powiedzmy tak, to jest medalista imprez grapplingowych, medalista Mistrzostw Europy, naprawdę facet, który ma bardzo dobry grappling. Jak to zrównoważyć? Wiadomo, ma czarny pas jiu-jitsu. Widziałem, że tam jest utytułowanym grapplerem, ale MMA to nie jiu-jitsu i no co, no inaczej się walczy. Ale w MMA też sobie poradził, chociażby z twoim byłym rywalem. Kacper Miklaszem? Tak. No, poradził sobie, ale Kacper nie ma jakoś mega dobrego parteru. No co, zobaczymy 16 października. Bartek, presja związana z tym, że gala w Szczecinie, pewnie widziałeś poprzednią galę w Szczecinie, która się odbyła, 6 tysięcy ludzi, no i tu też chyba jest liczenie na to, że jednak uda się wypełnić tą halę do końca, netto arenę. Gdzieś w ogóle ty bierzesz pod uwagę to, że presja kibiców będzie na ciebie działała motywująco, czy raczej po prostu tego się obawiasz? Powiem ci tak, wiadomo, na pewno będzie tam jego więcej kibiców, dlatego w ogóle o tym nie myślę, idę tam po zwycięstwo, a jak wygram walkę, to jeszcze będzie lepszy smaczek, że sprawiłem mu łomot przed jego własną publicznością. Słuchaj, bym powiedział, że twój cykl przygotowawczy i cykl przygotowawczy na przykład Michała Aleksiejczuka bardzo zbieżne są. To pomaga to, że jesteście na podobnym etapie treningu, mniej więcej w podobnej formie, jeśli chodzi o powiedzmy ten cały proces przygotowawczy. Jak w ogóle ci się trenuje? No generalnie my z Michałem cały czas jesteśmy na macie, czy to są przygotowania, czy nie, więc no na pewno super, że mogę się podczepić pod przygotowania Michała, bo na pewno takie dociążenie z jego strony dużo, dużo mi da w walce. Patrząc na rywala na przykład, jakich masz sparring partnerów, którzy są podobni, załóżmy, do Piwowarskiego, o takich umiejętnościach grapplingowych? No Szymon Kołecki, troszkę inny styl, ale takiego typowego grapplera, który powiedzmy no, z czarnym pasem albo brązowym pasem masz tutaj? No jak na razie z nikim takim nie robiłem, robię z tymi chłopakami, co są na macie. No a tak się z żadnym czarnym pasem na razie nie robiłem, nie miałem przyjemności akurat na sali robić. Twoim zdaniem to jest jakaś różnica, bo trener zawsze podkreśla, że jednak czarny pas to jest czarny pas. Nie chcę cię straszyć oczywiście, ale trener sam to mówił, że jednak czarny pas to jest naprawdę duża umiejętność, jeśli chodzi o grappling, bo przewidujesz, że w ogóle walka pójdzie w grappling gdzieś w parter? Walka zaczyna się od stójki. Najpierw musimy sprowadzić do tego parteru, co do czego na pewno będzie dążył. No a mówię, ja... No, nie zastanawiam się nad tym, czy będzie mocny jego partner. No, skupiam się na tym, żeby wygrać tę walkę, więc nie będę sobie mówił, że on ma mocny ten parter, tak? No, a no.
Czas pokaże. Czas pokaże. A zapytam cię tak, bo ja patrzę, przeglądam mniej więcej i też znam podejście niektórych zawodników. Jeśli chodzi o właśnie rywala, to on ma karierę wojskową, gdzieś zawsze ma tą alternatywę taką, a u ciebie wygląda na to, że jesteś zmotywowany na tyle, że po prostu postawiłeś wszystko na MMA, tak? Tak, postawiłem wszystko na MMA i dzięki tak naprawdę jednej osobie mogę trenować dwa razy dziennie. Dziękuję bardzo ci, Rafał, że mnie wspierasz i zaufałeś mi jeszcze, gdy nie miałem żadnej walki zawodowej i no, uwierzyłeś w moje umiejętności. Umiejętności z tego, co tutaj słucham, nawet dzisiaj z Michałem Aleksiejczukiem rozmawiałem, masz duże, jesteś dla niego też wartościowym sparring partnerem, to buduje, że jednak z zawodnikiem UFC łatwiej jest się rozwijać, łatwiej jest uczyć się jakichś nowych rzeczy i powiedzmy zawsze sobie mówisz, dobra, jak z nim dałem radę, to i tutaj sobie dam radę, tak? No na pewno to jest jakaś dodatkowa, znaczy dodatkowo to podbudowuje psychicznie, tak, że mam możliwość trenowania z zawodnikiem UFC, tym bardziej, że bardzo dobrze z Michałem się trzymam, że tak powiem, i Michał mi bardzo dużo pomaga i bardzo dużo też mu zawdzięczam. Końcówka przygotowań jak będzie wyglądała, bo tutaj jest oczywiście walka Michała, jest też gdzieś ich wyjazd do Abu Dhabi. Ty mniej więcej jak przewidujesz, jak będzie to się toczyło, jeśli chodzi o ten ostatni etap przygotowań? Ostatni etap przygotowań, powiem ci tak, no jeszcze tak nie zastanawiałem się, uzgodnię to z trenerem i zobaczymy. Jakiś specjalny plan jest jeszcze? Coś czujesz, że coś można by było przycisnąć, czy wydolność, czy na przykład siłowe, czy jakaś praca z trenerem personalnym, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne? Ja się w każdym aspekcie rozwijam cały czas i kondycyjnie, i siłowo, i technicznie, i nie cały czas progresuję. Organizacja FN coś mówiła, że jeśli wygrasz tą walkę, to... Czy raczej jeszcze nie ma takich rozmów w ogóle? Żadnych rozmów nie ma, ja się skupiam na tej walce, a co będzie po walce, no to zobaczymy. Nie planujesz dalej, nie wybiegasz gdzieś myślą? Nie, to jest priorytet teraz, wygrać tą walkę. To co, a jeszcze zapytam, z Adamem Oknińskim na temat pojedynku z Piwowarskim rozmawiałeś, czy nie rozmawiałeś? No tak szczerze nie miałem przyjemności. A oglądałeś ten pojedynek? Tak, wtedy byliśmy na walce jeszcze w Czechach Kamila Mindy i Roberta Bryczka i oglądaliśmy wszyscy tą walkę. No to pamiętam, jak to się potoczyło. Ale Adam się postawił mocno. Tak, pierwsza runda, no to tam Michał Piwowarski nie mógł go obalić, Adam tam coś tam bił. No a dalej, no to już. Tyle, że Adam nie jest systematyczny, nie przychodzi codziennie na matę. No. A ty jesteś. A ja jestem, ciężko trenuję i idę po zwycięstwo. Bartku, dziękuję bardzo za wywiad. Życzę owocnych przygotowań do końca. Czekam na dobrą walkę. Wygra lepszy. Dziękuję bardzo, Tomku. Mógłbym jeszcze podziękować sponsorom? Tak, to chciałbym podziękować sponsorom Rafałowi Pawłowskiemu, ZDR Trans, Fitwaver, OZ Dystrybutor, Red Flant Poland, Safe.pl i Tomasz Deput, Fizjoterapia. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Dziękuję. Dzięki Garandowi nie zabraknie amunicji? No, nie wiem, z Garandem nie jestem dogadany. Dziękuję bardzo. Dzięki.